Witam Was w kolejnym odcinku z cyklu I Ty możesz zostać współczesnym artystą. Dzisiaj zainspiruję się artystą dadaistycznym Kurtem Schwitersem. Jest to bardzo, bardzo ciekawy artysta, który miał bardzo różne ciekawe pomysły. Jak każdy dadaista był trochę dziwny. Zresztą możecie sobie poczytać o dadaizmie, tam wiele pomysłów było bardzo dziwacznych, nawet przypadkowych. Samo pojęcie dadaizm też wzięło się z przypadku. Tak więc cała ta sztuka jest łączeniem świadomego myślenia z przypadkowością i tak dalej. Kurt Schwitters największą sławę zyskał dzięki swojej sztuce, którą nazwał Merc. Skąd wzięła się nazwa Merc? Oczywiście jak w sztuce dadaistycznej, oczywiście wzięła się ta nazwa z przypadku. Otóż Kurt Schwitter z pewnego razu zobaczył nagłówek w gazecie, który brzmiał Commerzbank. I nie wiem, czy ta gazeta była po prostu jakoś przysłonięta, czy tylko wyraz Merc zwrócił na jego uwagę. W każdym bądź razie tak nazywał całą swoją sztukę Merc. I właśnie dzisiaj też zrobię taki Merc, a konkretnie Merzbau, czyli taką formę architektoniczną zbudowaną z różnych przypadkowych części. Tak wyglądały Merzbały. Były to ogromne przedsięwzięcia artystyczne, wymagające wielkiej ilości czasu i pracy. On tutaj wkładał różne rzeczy, łączył, to była dla niego sztuka totalna, łączył w tym i architekturę, i malarstwo, i rzeźbę, i grafikę. Wszystko tutaj było jakby włączone to były wielkie konstrukcje zajmujące całe wielkie przestrzenie. I ja właśnie dzisiaj takim Merzbałem się zajmę. Poszedłem na strych, znalazłem tam bardzo wiele moich starych obrazów, różnych i z czasów dzieciństwa nawet, i potem z lat liceum, i ze studiów, i w ogóle, które już wiele lat nie widziałem, bo wiadomo, jak to z obrazami bywa. Większość albo sprzedałem, albo rozdałem, albo się zgubiły gdzieś, a te właśnie obrazy na strychu, takie zapomniane, zakurzone, takie, które widać albo są albo niedokończone, albo brzydkie, albo stare. I pomyślałem sobie, że właśnie te odrzucone obrazy ze strychu posłużą mi jako budulec do mojego Merzbału. Merzbał, czas zacząć. Mój Merzbał, jak widać, jest już gotowy. Teraz zapraszam Cię, oglądaczu, do wnętrza Merzbała. Za mną!
Dziękuję za uwagę. Zapraszam do interesowania się sztuką Kurta Schwitersa. Zapraszam do kolejnych fascynujących odcinków z cyklu I Ty Możesz Zostać Współczesnym Artystą. Jeżeli ktoś by chciał nabyć jakąś cegiełkę z mojego Marzbału, z tych obrazów, to też zapraszam. Do zobaczenia.